Wiesz, Ewka, że Janek Witek był bardzo gościnnym człowiekiem. To więc w kanale Witeklandia w tych komentarzach będziemy mówić, że to, co chciał, czego chciał Janek Witek, czego pragnął, my też tego samego chcemy. On był gościnny, my jesteśmy gościnni. Ja też zapraszam ludzi, bo mam prawo, zwłaszcza, żeby pilnować mi tu mieszkania i ten pilnował, i tamten pilnował, ale że wiesz, ludzie na mieszkanie i na tego typu rzeczy są pazerni, chciwi, no to więc tak jak Mareczek. Ty myślałaś, że on ci pomoże, a Mareczek ciebie pogościł i tobie w sumie zaszkodził. Zobacz, jacy ludzie są przewrotni, że to już, ja mówię, on jako cygano, że do dziado gad, bo nie człowiek. Jak byłam z nim w Białymstoku, to siostra Jechówka od razu powiedziała, że on nie ma serca. I do tej pory nie wiem, po co ona mi to mówiła, ale może chciała mnie jakoś przestrzec, bo mnie bardzo lubiła, wiesz, że jakiś taki potworek, wyczuła u niego jakieś coś z wysysania, że on jak pluskwa zachowuje się i potem się chowa, jego nie ma, jak pluskwa.